Dzisiaj chyba już ostatni odcinek sagi trądzikowej, czyli jak pielęgnować skórę w trakcie brania popularnego izoteku, czyli leku izotretinoiny i co zrobić po zakończeniu kuracji. Zanim przejdziemy do meritum, chciałam Ci bardzo, bardzo podziękować, bo właśnie stuknęło nam 10 tysięcy subskrypcji na kanale Skin Expert na YouTube. Jestem z tego mega dumna, mega szczęśliwa. Bardzo, bardzo dziękuję. No i oczywiście, jak wszyscy, którzy prowadzą kanał na YouTube, proszę o więcej, bo teraz jest cel jeszcze bardziej ambitny. No dobra, zacznijmy od 50 tysięcy, ale dążymy do 100 i więcej. Ale jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za to, że jesteś, że komentujesz, że zaufałaś, zaufałeś. To jest dla mnie niezmiernie ważne. Dodaje mi cały czas skrzydeł do tego, żeby działać jeszcze więcej, jeszcze mocniej, jeszcze lepiej, specjalnie dla Ciebie. Dzięki bardzo. Możesz się zastanawiać, jeżeli dostałeś propozycję wzięcia izotretinoiny jako leku doustnie, czy ten lek ma sens, czy warto, czy te wszystkie czynniki niepożądane, o których efekty niepożądane, o których czytasz w internecie, czy gra jest warta świeczki. Nie ulega wątpliwości, że rzeczywiście jest to lek, który ma największe udowodnione działanie, jeżeli chodzi o eliminowanie trądziku ze skóry i to w takich bardzo poważnych opcjach i poważnych stanach. Ja bym chciała, i jakby moje zdanie jest takie, ja go nie skreślam z listy i nie wykluczam i nie potępiam, żeby było jasne. Jest to substancja, która jest bardzo skuteczna. Badania pokazują mniej więcej 60-70% skuteczności przy pierwszej terapii. Natomiast mamy przypadki nawrotu w trądziku, szczególnie przy trądziku hormonalnym, gdzie podłoże jest zupełnie inne. Prawdopodobnie po 2, 3, 5 latach zaczną się problemy pojawiać. Ja bym chciała, żebyś pamiętała o tym, że izotretinoina dość chętnie przepisywana przez lekarzy, bo jest skuteczna, żeby ona nie była Twoim pierwszym wyborem. Czyli żebyś w momencie podejmowania decyzji, ok, chcę, biorę, decyduję się, podejmuję ryzyko, podpisuję dokumenty u lekarza, biorę na siebie cały ten pakiet, który jest związany z tym lekiem, żebyś miała pewność, że to nie jest pierwsze moje rozwiązanie, że spróbowałam jednak innych opcji i nie mówię absolutnie o antybiotyku, ale po pierwsze o sprawdzeniu, czy w mojej pielęgnacji wszystko gra, czy moje hormony są w porządku i spróbowałem pielęgnacyjnie podziałać. Efekt nie był zadowalający, decyduje się na silny lek. To jest moje zdanie, tak radzę zawsze wszystkim moim klientkom, czy osobom, które się pytają w ogóle o radę. Z tymi najmocniejszymi działaniami zacznijmy na samym końcu, a nie od początku. Dużo łatwiej jest stopniować działania i powoli tą skórę doprowadzać do stanu dobrego, niż zacząć z tak zwanej grubej rury. Chyba że stan Twojej skóry jest na tyle poważny, że pielęgnacja nie zadziała. Wszystko zależy od tego, jak wygląda skóra. Tu najlepiej byłoby zasięgnąć dwóch opinii, zarówno ze strony pielęgnacyjnej, jak i ze strony dermatologicznej i znaleźć rozwiązanie, które będzie najlepsze dla Ciebie. Zdecydowałeś się na izotretinoinę, popularnie zwaną izotekiem. To jest nazwa handlowa leku, jest ich kilka, więc mówimy o składniku aktywnym, o izotretinoinie. Nie jest w tym momencie celem moim w tym filmie ocena tego, czy to było dobre posunięcie, czy nie, bo ono prawdopodobnie jest już w trakcie albo jest po fakcie. To jest lek, wiemy, że działa intensywnie, mocno, wycisza, wyłącza praktycznie aktywność gruczołów łojowych i rzeczywiście jest uważany jako jeden z najskuteczniejszych leków, jeżeli chodzi o działanie przeciwtrądzikowe. Niemniej jednak bardzo ważne jest, żebyś wiedziała, jak pielęgnować skórę w trakcie kuracji izotretinoiną i co zrobić po zakończonej kuracji izotretinoiną i o tym w dzisiejszym filmie. Pierwsza zmiana, którą widzisz w trakcie brania leku, no to po pierwsze trądzik zaczyna schodzić.
w zależności od dawki, w zależności od tego, jak to jest rozłożone, jak funkcjonowała Twoja skóra, albo jest to efekt wow, jak za machnięciem czarodziejską różdżką, albo trochę wolniej, ale rzeczywiście skóra się wycisza. Jest euforia, jest radość, wreszcie ten wstrętny, nieszczęsny trądzik poszedł w diabły. To, co się zmienia w Twojej skórze, czego prawdopodobnie nie zauważasz od razu, to jest bardzo taka, no nawet nie subtelna, na początku subtelna, potem trochę mniej subtelna zmiana. Mianowicie Twoja skóra, która do tej pory była tłusta, albo się przytłuszczała, albo powodowała cały czas, że były jakieś zmiany właśnie związane z sebum, nagle staje się bardziej sucha. Wiadomo, że jednym z efektów ubocznych najczęściej występujących, jeżeli chodzi o branie doustnie izotretinoiny, jest właśnie suchość skóry, suchość błon śluzowych, nawet zapalenie czerwieni wargowej. I mówimy tutaj o całym ciele, nie tylko o twarzy. Ważne jest, żeby zawczasu, już decydując się na branie tego leku, przygotować sobie pielęgnację twarzy i całego ciała, żeby nie było tutaj tego efektu bardzo mocno widocznego z popękaną skórą, ze złuszczającą się skórą, z dyskomfortem, potężnym dyskomfortem związanym właśnie z wysuszeniem. Zacznijmy od pielęgnacji twarzy. Tu pojawia się wałkowana przeze mnie w te i we w te bariera hydrolipidowa. Przede wszystkim w trakcie brania izotretinoiny dbasz o to, żeby Twoja bariera hydrolipidowa miała jakiekolwiek lipidowe wsparcie z Twojej strony, więc ewidentnie na noc kłania się kombinacja olej, serum, krem, więcej o tym, jak to wykonać, jakimi składnikami, jest w filmie o barierze hydrolipidowej. Dlaczego olej, serum, krem? Dla tych, którzy nie oglądali albo jeszcze nie mieli okazji. Dlatego, że wybieramy olej, który jest bogaty w kwasy omega-3, omega-6, omega-9. Najbardziej nas interesuje kwas omega-3, czyli niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które będą uzupełniały lipidy w barierze hydrolipidowej. Przykrycie tego kremem, już samym kremem okluzyjnym, powoduje, że sam olej zaczyna odbudowywać barierę hydrolipidową. Krem jest taką kołderką, żeby dać nam więcej komfortu. W skrajnych wypadkach, ale w skrajnych i znowu z pomieszaniem z innym kremem, możemy zastosować krem z parafiną. Parafina tutaj w takich bardzo, bardzo wysuszonych skórach, popękanych skórach, już poranionych skórach, kiedy nam już ta skóra naprawdę pęka i właściwie mówimy o fizycznym bólu, ranie na skórze, parafina robi nam tak zwaną okluzję ciągłą, chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi, przed podrażnieniem, ale też warto pod nią nałożyć olej bogaty w kwasy omega-3-6-9, właśnie po to, żeby ta bariera hydrolipidowa cały czas się odbudowywała. Ważne jest też przy takiej skórze nawilżanie. Nawilżanie, czyli dostarczenie wody. Zobaczcie, kiedy mówimy o barierze hydrolipidowej, a ona tu w trakcie brania izotretinoiny jest jakby największym i najważniejszym czynnikiem, mówimy o części hydrowodnej, lipidowej, tłustej. Te lipidy, które są w barierze hydrolipidowej, to są inne lipidy niż sebum. Zresztą pamiętaj, Twoja skóra właśnie przestała produkować sebum. Nie ma już nic, co by ją natłuszczało z jej mechanizmów funkcjonowania. Całość obrony bariery hydrolipidowej i ochrony bariery hydrolipidowej jest na Twoich barkach. I o tym trzeba pamiętać. Produktów jest mnóstwo, w zależności od tego, jak będzie skóra reagowała. W tych takich bardzo skrajnych przypadkach sprawdza się La Roche-Posay Cica Plast, sprawdza się obecny tu gdzieś u mnie nawet Pharmaceris A Corneo Naprawczy Krem Łagodzący. Proste, bez zbędnych składników, przede wszystkim bez składników zapachowych, bo ta skóra jest tak odsłonięta, jest tak narażona na czynniki zewnętrzne i wchłanianie substancji, których kompletnie nie potrzebuje, że najlepiej wybierać produkty bez składników zapachowych. Zaczęłam mówić o tym, że mamy te dwa elementy, czyli lipidy i hydro, czyli część wodną. To jest trochę tak, jakbyś dała swojej skórze coś do jedzenia i coś do picia. Może się zdarzyć, jeżeli zaczniesz intensywnie skórę nawilżać,
Też odsyłam do filmu o ultranawilżeniu. Tam są podane produkty, z których możesz korzystać, ale zwracam uwagę na to, że przy intensywnym nawilżeniu, przy bardzo wysuszonej skórze może być odczucie szczypania, może być uczucie mrowienia, uczucie, że coś mi przeszkadza. Jeżeli się tak dzieje, najpierw połóż na skórę olej, dopiero potem serum nawilżające i przykryj to kremem. I przez długi czas ta pielęgnacja powinna tak na dobrą sprawę wystarczyć. Ograniczyłabym pielęgnację przy skórze w trakcie kuracji izotretinoiną do absolutnego minimum. Dlaczego? Dlatego, że w trakcie brania tego leku ona raczej, to wysuszenie, podrażnienie będzie postępowało. W związku z tym wszystkie inne aktywne substancje, nawet witamina C, może dawać efekt podrażnienia. Ciekawym produktem, o którym chyba nawet ostatnio nie mówiłam, jest produkt, już go tutaj znajdę, marki LIC-E. To jest połączenie witaminy E i kwasu hialuronowego. Może być takim zastępczą opcją na odbudowę bariery hydrolipidowej dla tych, co w ogóle myślą, że nie, oleje to w ogóle nie jest dobra bajka dla mnie. Witamina E jest najbardziej, można powiedzieć, spowinowacona z lipidami skóry i dużo szybciej tutaj też na tą skórę działa, dużo szybciej się wchłania, pomaga utrzymać odpowiedni poziom natłuszczenia i nawilżenia w jednym, więc ciekawy produkt, warty do tego, żeby mieć go w swojej kosmetyczce. W trakcie terapii izotretinoiną częścią naszej skóry, która dość mocno cierpi, jeżeli nie najmocniej, są nasze usta. Skóra cienka, bez jakichkolwiek lipidów, bez gruczołów łojowych, dodatkowo jeszcze wzmocnione tutaj na nią działanie ze strony izotretinoiny. Bardzo często pojawia się zapalenie czerwieni wargowej, mocne zaczerwienienie, pękanie skóry, wychodzące poza nawet zarys naszych ust, no i potężny dyskomfort, ból, uczucie wysuszenia i brak tak na dobrą sprawę skutecznego działania. Warto zawczasu pamiętać o tym, żeby o usta zadbać. Czyli nie czekać do tego momentu, aż już się problem pojawi, tylko rzeczywiście już zacząć w momencie, kiedy rozpoczynamy całą terapię, już o skórę ust zadbać o nawilżenie, natłuszczenie. Większość pomadek, które są na rynku, takie najbardziej komercyjne, mass-marketowe, dostępne, one zawierają parafinę i bazują na tej okluzji ciągłej, o której ja już wspominałam, i takim poczuciu, że wszystko jest ok. Jednak jak my tą pomadkę zjadamy, usuwamy, ścieramy z ust, dalej mamy poczucie, że te usta są suche. W związku z tym nakładamy pomadki więcej. To prowadzi właściwie do uzależnień tak na dobrą sprawę od pomadki i bardzo często się o tym niestety mówi. Jak rozwiązać ten problem, szczególnie jak mamy dodatkowe tutaj elementy w postaci czy efekty związane z terapią izotretinoiną? Ja mam propozycję następującą i zwykle się sprawdza, czyli posiadanie dwóch pomadek. Jednej, która będzie całkowicie naturalna, czyli na bazie olejów, maseł, wosków roślinnych, ale bez parafiny, i będzie to pomadka, która będzie w nocy odbudowywała nam barierę hydrolipidową. I do takich pomadek na przykład, które się sprawdzają, to jest Basic Lab pomadka ochronna. To będzie z EOS-a, ale nie okrągłe te wszystkie błyszczyki, ale taki stick, jak widzicie tutaj, który będzie dodatkowo wspierał skórę w odnowie. To mogą być marki Sylveco, Vianek, czyli wszystkie naturalne marki, które mają pomadki ochronne do ust. Na dzień wybieramy pomadkę z parafiną. Oczywiście sama parafina to nie jest najlepsze rozwiązanie. Poszukajmy tej parafiny z dodatkiem. Nivea już poszła w tym kierunku, że są dodane składniki takie bardziej odżywcze, masłowe, woskowe, więc możemy tutaj z tej najbardziej popularnej marki również poszukać pomadek. Produktem, który mi się też bardzo dobrze sprawdza, jest Uriage Bariederm, pomadka do ust, która ratuje moje usta zimą, spierzchnięte, obgryzione, oskubane do krwi masakrycznie. Więc dwa produkty, jakby dwie kategorie produktów, jeden na wieczór, jeden w ciągu dnia, można schować do torebki, mieć pod ręką, czy do jakiejś saszetki, którą noszą panowie, czy do kieszeni.
po prostu. Nie są to duże produkty, po to, żeby pamiętać, żeby cały czas o tych ustach tutaj nie zapominać i o nie zadbać. Co z ciałem? Jak pielęgnować skórę ciała? Znowu podobnie jak z pozostałymi elementami, my mamy zadbać o barierę hydrolipidową, czyli odpowiednio skórę natłuścić, dać jej odpowiednią ilość lipidów i odpowiednio ją nawilżyć. Może się okazać, że jeden balsam to będzie za mało, że potrzebne są Ci dwa balsamy do ciała. Balsam, który będzie bardziej odżywczy, balsam, który będzie bardziej nawilżający. W skrajnych przypadkach, bo to znowu wszystko zależy od skóry, rozwiązaniem jest nałożenie oleju pod balsam. Świetnie będzie się w przypadku takiej skóry sprawdzał olej lniany. Olej lniany jest bardzo bogaty w kwasy omega-3, 6, 9, przede wszystkim w omega-3, których brakuje skórze wysuszonej. Ja go zwykle nie rekomenduję do twarzy, dlatego że on jest komedogenny, czyli potrafi zatykać skórę, powodować zaskórniki. Ale w przypadku ciała i w przypadku terapii izotretinoiną nie powinniśmy się tego obawiać. W związku z tym olej lniany pod balsam prawdopodobnie rozwiąże cały problem. Jeżeli chodzi o produkty do pielęgnacji ciała, rozwiązań jest dużo. Ja Ci dam kilka opcji, które mi się sprawdzają. Zdziwisz się pewnie, że część z nich jest typowo dla dzieci. Są bez parafiny, co ważne, bo tutaj też zwracam uwagę na tą opcję bez parafiny z parafiną. Jeżeli jest bardzo, bardzo duży problem, sięgamy po balsam typowo emoliencyjny z parafiną. Jeżeli ta skóra jest wysuszona, ale nie bardzo i połączenie oleju z balsamem bez parafiny się sprawdza, to zdecydowanie wolę taką opcję. Więc te produkty, które Ci podaję, to są produkty bez parafiny. Na przykład Latopik, emulsja do ciała. Marka nasza polska też Mellicare, balsam do ciała, albo AA puściło ostatnio taką linię I Love You Mami i tam są też bardzo ciekawe balsamy. Jak widzisz zatem, w trakcie terapii izotretinoiną koncentrujemy się przede wszystkim na nawilżeniu, natłuszczeniu skóry, zlikwidowaniu tego momentu wysuszenia i tych efektów niepożądanych, które są wywołane terapią. Inaczej wygląda pielęgnacja, kiedy kończysz terapię izotretinoiną i teraz pytanie, co dalej? Do pewnego momentu jeszcze ta skóra jest sucha, więc tak na dobrą sprawę jeszcze ciągle nadrabiasz braki, które Twoja skóra miała, ma. I teraz w zależności od tego, jak skóra się zachowuje, może się okazać, że taka sama pielęgnacja, która była w trakcie terapii izotretinoiną, rozszerzona o antyoksydanty, rozszerzona o jakieś składniki aktywne, których potrzebujesz w zależności od tego, co się dzieje na skórze, będzie miała rację bytu, sens i możesz ją kontynuować. Co w sytuacji, kiedy w krótkim czasie, stosunkowo krótkim czasie, pół roku, roku, Twoja skóra zaczyna się przetłuszczać i nie daj Boże zaczynają powracać jakieś stany zapalne. One zazwyczaj wracają stopniowo, pojedynczo. Co wtedy? Tak na dobrą sprawę masz dwie opcje. Albo bierzesz drugą terapię, jakby drugą porcję izotretinoiny, czyli ponawiasz leczenie, bo tak często jest, wygląda rekomendacja ze strony dermatologa i takie są zalecenia też, jeżeli chodzi o izotretinoinę. Jeżeli pierwsza dawka nie pomogła, to robimy drugą opcję. Ale często mam takie komentarze właśnie od osób, które się ze mną kontaktują, z moimi klientkami, że one się już na drugą terapię, na drugą rundę nie chcą zdecydować. Już zrobiły, podjęły ryzyko, już się boją efektów ubocznych. Ja mówię w tym momencie o efektach negatywnych na jakby wpływie na skórę, co dopiero jeżeli chodzi o cały organizm. W takiej sytuacji mamy jeden składnik aktywny, który daje nam efekty zbliżone do działania izotretinoiny, nie takie same, ale zbliżone, natomiast bez efektów ubocznych, ponieważ nie bierzemy go doustnie. Mowa oczywiście o retinolu, czyli też witaminie A, jakby cały czas krążymy w grupie tego samego składnika, bo izotretinoina jest pochodną witaminy A.
Retinol stosowany na skórę, w zależności od stężenia, od pochodnej, od częstotliwości, jest w stanie kontrolować nam trądzik, jest w stanie dać nam ten efekt utrzymania efektów izotretinoiny, kontrolować trądzik hormonalny, o tym też mówiłam w przypadku trądziku hormonalnego, ale też będzie oddzielny film o samym retinolu już niedługo. I to jest jedyny składnik, który można do pielęgnacji włączyć, żeby skórę kontrolować, jeżeli chodzi o trądzik, a nie mieć efektów ubocznych izotretinoiny. Innej opcji, przyznam szczerze, nie widzę, aczkolwiek znowu wszystko zależy od tego, jak wygląda skóra. Oczywiście decydując się na kontynuację pielęgnacji z retinolem, cały czas pamiętasz o odbudowie bariery hydrolipidowej. To jest podstawa pracy ze skórą tłustą, przetłuszczającą się, trądzikową. Coś na sebum, coś na barierę hydrolipidową. Innej opcji nie ma. Wszystkie pozostałe składniki będą tylko wsparciem, dodatkowym działaniem, w zależności od tego, co się na skórze jeszcze dzieje. Czy mamy blizny potrądzikowe, czy mamy zaczerwienienie, czy mamy zaskórniki, czy stany zapalne są bardziej podskórne, czy są na powierzchni skóry. Wtedy uzupełniamy tą pielęgnację o dodatkowe składniki, ale tak na dobrą sprawę. Jeżeli zdecydowałeś się na izotretinoinę, na mocne leczenie, zakładam, że ten trądzik był bardzo poważny. Prawdopodobnie zatem jego nawrót, jeżeli się będzie pojawiał, też będzie raczej w kierunku poważnym, choć nie aż tak gwałtownym i nie tak mocnym, jak to było przed izotretinoiną. Dlatego obstawiam na razie w ciemno i ogólnie, nie widząc żadnej ze skór, że retinol będzie tym składnikiem, który będzie nam tutaj dawał zastępstwo za terapię lekiem doustnym. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłam temat. Ja wiem, że to nie jest gotowa recepta i gotowe rozwiązanie dla każdego, kto będzie ten film oglądał, ale powtarzam wielokrotnie, każda skóra jest inna i to, co dla jednego z Was będzie bardzo poważnym trądzikiem, dla innego będzie pojedynczymi krostkami. I odwrotnie. Dlatego w przypadku każdej ze skór należy podejść do pielęgnacji zupełnie indywidualnie. Zasady, mechanizmy, to co jest jak najbardziej standardowe, mogę Wam podawać. Natomiast jakie stężenie retinolu, jaka częstotliwość i jaki produkt konkretnie, to postaram się po pierwsze przybliżyć w kolejnym już filmie o samym retinolu, o samym składniku, który wybrać produkt, ale w przypadku trądziku to już są bardzo indywidualne tematy. Tyle na dzisiaj. Jeżeli masz pytania, wątpliwości, to oczywiście pytaj, komentuj, postaram się jak najlepiej odpowiedzieć. Zachęcam Cię jak zwykle do subskrybowania, czyli kciuki w górę. Udostępniaj, dawaj wszechświatowi znać, że jest taki kanał, bo tak jak mówiłam na początku filmu, 10 tysięcy stuknęło, czas na więcej i o to Cię bardzo proszę i za to z góry bardzo dziękuję. Trzymaj się, do następnego razu, cześć.